Inspiracja filmem The Big Short. A witam, nazywam się Marcin Kokoszka i witam Cię na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. Dzisiaj opowiem Wam, tak jak sobie opowiadałem właśnie już od kilku odcinków, różne recenzje daję, różne inspiracje bardziej, bo ciężko nazwać to nawet recenzją. Po prostu to jest inspiracja jakimś filmem. Filmem, który, czy też książką, czy jakimś szkoleniem, czymś, czym jestem bardzo jakby taki zafascynowany, coś, co mi się bardzo podoba. I na początku być może kiedyś też będę opowiadał Wam o różnych filmach, które są słabe albo których nie polecam, ale na razie jakby jest tyle tych rzeczy, którymi chciałbym się z Wami podzielić i Was zainspirować czymś, czy Was zainspirować do danego filmu. Dzisiaj właśnie opowiem o tym, który mi się bardzo podobał. Film ogólnie opowiada o tym, w jaki sposób odbył się cały krach, jak doprowadzili gdzieś tam finansiści, tak, jakby bankierzy do krachu, czy tam banksterzy, jak to niektórzy mówią i opowiadają, tak, no to jak doprowadzili do krachu, natomiast też pokazuje, jaką drogę przeszli ludzie, którzy ten krach wiele lat wcześniej jakby przewidzieli i koniec końców na tym zarobili ogromne pieniądze, ale pokazywana jest cała droga i jak ci ludzie przez cały czas byli wyśmiewani, jak ci ludzie byli wręcz obrażani, tak, jak, z jakimi oni zmagali się trudnościami, z jakimi wyzwaniami, jak bardzo w całej branży byli wyśmiewani. I teraz zastanówmy się, jak często jest tak, że rzeczywiście, kiedy masz jakiś taki rewolucyjny pomysł, tak, i coś chcesz zrobić, do czegoś dojść i wszyscy są przeciwko tobie, tak, wszyscy, z którymi w ogóle o czymś rozmawiasz, tak, to są przeciwko tobie i ty masz dane, tobie się wydaje, jakby jesteś przekonany, że masz rację, myślisz sobie, a co jeżeli się mylę, tak, ale dane są za tym, że się nie mylę, tak, i się zastanawiasz nad tym, tak, i w pewnym momencie siedzisz i mówisz, kurde, albo ja się mylę, albo cały świat się myli, tak, to jest niemożliwe, że cały świat się może mylić, zaczynasz wątpić w siebie i to jest taki film, który pokazuje, że koniec końców, czasami to może trwać lata, ale się może okazać, że właśnie to ty, jako jedna z nielicznych osób na całym świecie, miały rację i popatrzcie, jak wiele różnych pomysłów było w biznesie, tak, czy w życiu, w technologii wprowadzanych jako takich strasznie szalonych, takich, które nikt nie wierzył, tylko była jakaś jedna osoba, która była w stanie później zapalić swoją energią, swoim przekonaniem jakiś zespół, jakieś kolejne osoby po to, żeby z nim robiły jakieś, czy to technologie właśnie, czy jakiś biznes i koniec końców okazywało się, że to jest sukces, że tu jest i wtedy wszyscy klepią cię po plecach, wtedy jest super, tak, wtedy wszyscy mówią, no wiedziałem od zawsze, stary, kto jak nie ty, nie? Ale do tego momentu to jest bardzo często, jest to po prostu męka, jest to ciągła praca i brak wiary w innych ludzi i ty musisz nie tylko innych przekonywać, ale ty musisz w pewnym momencie też siebie cały czas przekonywać, musisz siebie, że to, co robisz, to ma sens, tak? I to jest bardzo ważne. Ja polecam ten film wszystkim osobom, które teraz albo są przed podjęciem jakiejś niepopularnej decyzji, albo zastanawiają się, czy to, co robią, ma jeszcze sens, że już podjęli jakąś decyzję, podjęli jakieś pierwsze kroki, tak? Działają w jakiś sposób, ale widzą, że coś nie do końca idzie. Wierzą w to, myślą, że to powinno być dobrze, że powinno iść wszystko dobrze, a jednak coś takiego się dzieje, że tych wyników nie ma i środowisko do tego wszystkiego jest jeszcze mało wspierające. To jest właśnie taki film, po zobaczeniu którego może uwierzycie z powrotem w to, że to ma sens, a może właśnie to Wam da taką iskrę, taką nadzieję, taki jakiś, to Was pchnie w to miejsce, żeby podjąć tą niepopularną decyzję i iść w jakimś kierunku, w który być może wszyscy inni uważają, że powinniście iść w innym kierunku. Tak, to jest jedna z takich rzeczy. Ja kilka razy w życiu tak miałem, że podejmowałem jakieś niepopularne decyzje, że było ciężko, że mało, to nawet czasami byłem wyśmiewany, tak, że mówili, hej Marcin, coś tam, jak tam twoje miliony, tak, w momencie, kiedy ja jeździłem pociągiem, kiedy sobie słuchałem jakichś audiobooków, czy czytałem jakieś książki, tak, chodziłem do liceum, już kupowałem Forbesa i sobie oglądałem listę stu i wszyscy, dobra, dobra, Marcin, tak, jakiś czas później mówiłem, kurczę, kiedyś otworzę bank i też mówię, dobra, ogarnij się, uspokój się, teraz już mało kto się śmieje z tego pomysłu, bo jak widzą ludzie, jak po kolei wyznaczą sobie cele, które dla większości są nieosiągalne, koniec końców one stają się realne, tak, teraz już nie ma pytania, czy to zrobisz, tak, tylko kiedy, jak idzie, co robisz w tym kierunku, żeby było to zrobione. Natomiast ty musisz rzeczywiście wierzyć w to na początku i nie musisz nawet wymagać tego, żeby inni cię popierali, tak, bo dlaczego mieliby cię popierać? Słyszałem kiedyś coś takiego, że jeżeli masz jakiś pomysł, który wydaje ci się taki innowacyjny, i powiesz go kilku osobom i większość osób powie, że to jest dobry pomysł i że on wypali, to znaczy, że on już nie jest innowacyjny, że już jest za późno. To, że wiele osób ci mówi, to nie ma szans, żeby wypaliło, to jest po prostu słabe, nie rób tego, stracisz na tym, to być może właśnie zrobiłeś jakby o jeden krok więcej niż wszyscy dotychczas, tak? I jesteś o krok przed wszystkimi innymi i jeszcze tego nie rozumieją, tak? Tam jest bardzo fajnie to pokazane, że być może nie spotkasz się ze zrozumieniem, ale jeżeli dane, fakty, wszystko mówi na tym, że ty masz rację, jeżeli ty w to wierzysz, że masz rację, rób swoje.
To jest taka inspiracja tym filmem na ten piątek. Dajcie mi proszę znać, co chcecie zobaczyć za tydzień. Tutaj jest ankieta, więc klikacie, czy to ma być film, czy książka. I za tydzień będzie nowa recenzja na weekend, co warto zobaczyć w weekend. Do zobaczenia.